płatniku pamiętaj, żeby do 31 stycznia złożyć ZUS IVA. ZUS IVA to informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Kogo dotyczy ten obowiązek? Obowiązek dotyczy płatników, którzy łącznie spełniają trzy warunki. Po pierwsze, nieprzerywanie byli płatnikami od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku i co najmniej jeden dzień w styczniu 2024 roku. Po drugie, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych. Po trzecie, byli zgłoszeni i wpisani do rejestru REGON 31 grudnia 2023 roku. Nieprzerywane ubezpieczenie oznacza, że w każdym z miesięcy w roku, za który składana jest informacja, płatnik zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej jedną osobę. Jeśli zatem co najmniej w jednym miesięcy z roku nie zgłaszałeś nikogo do ubezpieczenia wypadkowego, ten obowiązek Ciebie nie dotyczy. Jeśli rozpocząłeś działalność w trakcie 2023 roku, również nie masz takiego obowiązku.